No to tak, kochana, mam do ciebie taką wiadomość. Jesteś w klatce, jesteś w pułapce. Dokładnie, ty się musisz tak czuć. I to nie jest klatka, z której jesteś w stanie ty znaleźć wyjście. W sensie ty z tym patrzeniem, tak, z punktu ja, bo ty na ten moment, zobacz, ty jesteś w stanie wskazać siebie ja, nie? I to ja patrzy na coś, obserwuje, analizuje, uchwyca, rozumie, może się olśnić, może coś zrozumieć, może coś rozwiązać. To ja szuka rozwiązania, to ja wierzy w to, że jest gdzieś coś na końcu drogi tego ja, gdzie to ja może dojść i poczuć tą ulgę i poczuć to rozwiązanie. I ta całość jest pułapką, klatką, ta całość jest fałszywa. Ta całość, to wszystko tutaj, ten koncept, ja i to, jak widzę świat, tak, czyli też w utożsamieniu to wygląda jak to normalne, no jedyne, co znam, tak, to normalne, że ja tu patrzę oczami i tu widzę różne rzeczy, to wszystko jest twoim więzieniem. To wszystko, właśnie to wszystko jest twoim więzieniem. Ja teraz na tej sesji będę chciała tobie pokazać fałsz tego, tak? Pokazać ci sztuczność całego tego, obnażyć to, dlatego że ty pozostajesz w tym, wierzysz temu tylko dlatego, że to wydaje ci się przekonywujące, że to ci się wydaje takie żywe i prawdziwe. I tylko dlatego ty jakby sobie za tym podążasz. I nawet to, że ja ci to mówię, ja, Dominika, która dla ciebie w jakiś sposób może być autorytetem w kwestiach widzenia prawdy, widzenia rzeczywistości, to nie zmieni tego, w co ty wierzysz. Rozumiesz? Więc to, żeby nastąpił ten przeklik, zobaczenie, to ty muszą zadziać się odpowiednie warunki. I nad tymi warunkami będziemy pracować, ok? Najważniejsze jest to, żebyś wiedziała, że ty z tego poziomu swojego patrzenia na siebie, swoje życie, rzeczywistość, uwarunkowania i tak dalej, ty z tego poziomu nie możesz znaleźć rozwiązania, bo ty z tego poziomu jesteś częścią tego więzienia, dobra? Czyli błędnie tutaj widzisz po prostu wszystkie i siebie, i wszystko, nie? Ok. Dobra, i pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak zaczęłaś mówić, to przyszło mi coś takiego, żeby pokazać tobie, że to, pokazać tobie to, że pewne rzeczy, które tobie się przydarzyły, albo które ty odkryłaś o sobie, nie? Takie na przykład, wow, tutaj byłam przywiązana do mamy, mama była dla mnie najważniejsza na świecie, była tak dla mnie ważna, że ją trzymałam pazurami, czułam, że jak ona umrze, to ja umrę, tak? Tego typu rzeczy, że to wszystko, zobacz, ty to postrzegasz jako coś osobistego, twojego własnego, twoje własne przeżycia, coś, co jest takie, wiesz, no takie twoje, tak? Ty tak masz, inni ludzie mają co innego. Tymczasem dokładnie to, ty się tutaj dokopałaś do szkieletu, archetypu tego, co się przydarza każdemu człowiekowi w jego wewnętrznym konflikcie, wewnętrznym życiu. Tylko oczywiście postrzeganie i projekcja sprawia, że patrzę i postrzeganie sprawia, to jest moje, tak? To jest moje własne i to jest taka indywidualna, prywatna sprawa. Projekcja sprawia, że tu jestem bohaterem ja i moja mama, tak? Ja i moja mama. Natomiast to jest tylko projekcja, dlatego że jakby szkielet, gdybyś spojrzała w szkielecie albo w polu, na warsztatach by się, powiedzmy, coś ustawiło, to niezależnie kto by tam reprezentował, będą to, szkieletem są zawsze jakby relacje, to jakie jest zachowanie relacji między elementami. Niezależnie od tego, czy tym elementem jestem ja, Monika i moja mama, albo ja i jakiś człowiek, mój szef, tak, czy cokolwiek, czy nawet ja, Monika i praca, czy w ogóle, niezależnie od tego, co tutaj podstawimy jako symbolikę czy reprezentację, to już jest projekcja, prawda, co tam sobie podstawimy, no bo to wtedy jest takie zrozumiałe dla umysłu. Jeżeli wiemy, że to jest projekcja, możemy zrozumieć. Jeżeli nie wiemy, że to jest projekcja, możemy być tacy jak te osoby, które chodzą na ustawienia po to, żeby dowiadywać się rewelacji o swojej historii rodu i kto z kim, gdzie i w ogóle co tam się działo. Wiesz, o czym mówię, prawda? Tak? Jakby coś było niezrozumiałe, albo z czym byś się nie zgadzała, to od razu mów. Okej, okay, w związku z czym tak, najważniejsze, żebyś miała świadomość. Po pierwsze, zabieg umysłu, projekcja ja, Monika i mama, tak? Jeżeli są takie w ogóle ruchy, takie ogólnospołeczne,
które bazują na teoriach psychologicznych o tym, że ta relacja z mamą jest tą najważniejszą relacją, ona odpowiada za wszystko. To jest praktycznie w każdej, wiesz, w każdym nurcie psychologicznym, włącznie z Hellingerowskim, gdzie, wiesz, na przykład mówi się, że pieniądze mają twarz matki, tak, na przykład. Czyli w sensie, że na przykład relacja z pieniędzmi to jest tak naprawdę, jak się to obnaży, relacja z matką, czy relacja, czy uzależnienia, prawda? Relacja uzależnienia, nie wiem, podstawiasz papieros czy alkohol, masz tutaj twarz matki, tak, i ostatecznie się to sprowadza do tej relacji z matką, to tak naprawdę również jest projekcja. Czyli również jest to wcale, że pod tym czymś, na przykład pod tą twoją pracą, czy pod pieniądzem stoi matka, to wcale nie jest dokopanie się do nagiego szkieletu. To jest dalej element projekcji. Zobacz taką rzecz, Monika, że w momencie, kiedy ty w ten sposób przyjmujesz i na tym poprzestajesz, dalej masz ten podział na ja i nie ja. Dalej jesteś ty jako element rzeczywistości i są inne elementy rzeczywistości, które są informacją dla ciebie, bo ty nie odżegnujesz się od tego, że one nie mają z tobą wspólnego. Ale prawda jest taka, że one umacniają ten podział, tą strukturę tej rzeczywistości jako czegoś, gdzie to ja, to co nazywasz ja, jest tylko pewnym elementem, wyrywkiem całej tej historii, tak? Rozumiesz? A ja... No. Inaczej. Ja tak naprawdę, odkrycie tego, kim jesteś, czym jesteś, tak? Odkrycie całej tej tajemnicy, czyli jedyne, co powoduje, że runie cała ta struktura uwikłań i cała ta projekcja i wszystkie te historyjki i wszystko, co jest niemożliwe do rozwiązania w uldze, tak? Dlaczego nie jest możliwe? Dlatego, że to jest fałszywe, że możliwe jakby uwolnienie się takie na 100% ostateczne jest możliwe tylko, kiedy zobaczysz, czym to wszystko jest. Jest to wszystko i jest możliwe tylko, kiedy pojawia się świadomość tego, że najpierw rzucę banalnym hasłem, a potem powiem więcej na ten temat, że to wszystko dzieje się w tobie, włącznie z Moniką. Tak? Włącznie z tą postacią. I teraz tak, podstawa błędu, którą mogę podejrzewać, że jest podstawą też twojego błędu, jest to, że ty, Monika, masz się uzdrowić, naprawić, wykształcić, nauczyć, dojść gdzieś, coś ze sobą zrobić, ewoluować, rozwinąć się. Okej, dobra. Zobacz, bo to jest tak, co jest zawsze problemem, bo to jest uniwersalne, to nie jest tylko twoje, to jest zawsze to. Problemem człowieka, problemem, no wiesz, to pięknym, że tak powiem, piękną strukturą tej całej pułapki, nie? No bo to jest super, że można tak doświadczać, jest to, że człowiek nie odróżnia prawdy od fałszu. Ba, jeżeli już odróżnia, bo ty na przykład odróżniasz, pojawia się inne jakościowo, tak? Tu się pojawia ten fałsz, czyli w sensie to, co cię tam, wiesz, jakby cały czas zabiera i z drugiej strony ta świadomość, nie to, pracujmy już na tym, co u ciebie jest twoje rzeczywiste. To jest świadomość, że to jest świadomość, to jest fałsz. I teraz ten fałsz on jest atrakcyjny dla umysłu. On dlatego, jedyne co jest, co powoduje, że czujesz tą pułapkę, że nie czujesz ulgi, to jest to, że ty dalej, że ty zawierzasz ten fałsz, że ty, on jest magnetyzujący, on jest interesujący. Ty mu gdzieś tam wierzysz, wiesz, ty patrzysz w niego. Dlaczego? Dlatego, że to zostawienie go, tak, zostawienie tego wiąże się z, po pierwsze, czy wyobraź sobie, że tego nie ma, jest tylko ta świadomość. Po pierwsze, nie ma pokarmu dla umysłu. Nie ma żadnego pokarmu, jest pustka, tak? Pustka na zasadzie ty nie szukasz niczego. Ty nie, zobacz, stąd w jaki sposób ciebie to wciąga, tak? Tu masz świadomość, w jaki sposób to cię jeszcze zabiera. W taki, że to przychodzi myśl, to ci wysyła myśl z wątpliwością. Ta myśl brzmi na przykład, a co jeśli ty to masz jeszcze do przerobienia? A co jeżeli teraz zostawiając to, ty to zlewasz, uciekasz, ignorujesz, zostawiasz, a to tak naprawdę jest, to jest obecne, a ty tutaj teraz nie chcesz patrzeć, tak? I gdzieś tam, wiesz, różnymi takimi tutaj
sposobami, na przykład, albo może, tam będzie też takie zagnieżdżone jakieś przekonanie, ty musisz rozwiązać tą relację z twoją mamą, ty potrzebujesz to rozwiązać, żeby się uwolnić, tak, na przykład tego typu rzeczy, nawet ty możesz być tego nieświadoma, to mogą być lata, wiesz, obijania gdzieś tam uwierzenia w wiedzę psychologiczną, która jest, przemawia, tak, która rezonuje, gdzieś zarezonowała kiedyś, na dany moment była czymś prawdziwym i ona się tam, wiesz, zagnieździła i ona jest teraz dopuszczenie, ale ona sobie cały czas jest. Więc w tym momencie, kiedy jest moment, żeby to puścić, ona przychodzi, bo jej zawierzyłaś, więc ponieważ jest czymś, co jest dla ciebie autorytetem i w co ufasz, no to z tamtego źródła fałszu może przyjść myśl, która ci powie, ale ty wiesz, że tutaj jest coś do rozwiązania z tą mamą, jest coś do puszczenia. Czyli innymi słowy, zobacz, jest coś do zrobienia. I teraz obojętnie pod jaką postacią, w jakiej formie i czego dotyczące myśli, które przychodzą i ci mówią, ty masz coś do zrobienia, ty tu masz coś zrobić, ty nie możesz zostawić, to jest właśnie to, co ciebie odciąga. Bo tu jest, wiesz co tu jest? To jest ta doskonałość teraz. Wiesz, co to jest doskonałość teraz? Tu nie jest doskonałość wtedy, kiedy coś tam. Ona jest już teraz i to jest nie do uwierzenia, że to jest takie proste, to jest nie do uwierzenia, że ja już teraz, że jedynym celem do zrobienia to jest pozwolić sobie na to, żeby nic nie robić, że tak jak jest absolutnie w porządku, cokolwiek się wydarza w polu świadomości. A tym, co się będzie wydarzało w polu świadomości, może być strach, stres, zwątpienie, jakiś smutek, jakaś depresja, to, że masz ochotę wrócić do łóżka. I kiedy się dzieje, kiedy się jakby rozwija problem, zobacz, w polu świadomości będzie się wydarzało wszystko. To, zobacz, jakie to jest normalne, że ty wstajesz i nagle chce ci się iść spać z powrotem. To jest normalne, dlaczego? Bo to się wydarza w rzeczywistości. I ty w tym momencie możesz sobie iść i pójść spać, tak? I to jest normalne. Ale kiedy pojawia się myśl i ci mówi, nie, coś tu nie gra. Co jeżeli ty właśnie wpadasz w chorobę? To jest depresja. Jak teraz czegoś z tym nie zrobisz, wiesz, czyli pojawia się, żeby było inaczej, nie ma tej zgody na to, no to wtedy z tej niezgody, z tego konfliktu rośnie jakiś problem. Podczas gdy tym, co jest, zobacz, los człowieka jest przeróżny. Jedyne, co się dzieje, jest bardzo... wiesz, przychodzą nowe rzeczy, takie, siakie, owakie. Nie jest tak, że okej, tak jak znam to życie, tak już ono będzie. Albo tak jak sobie wymyślę, mam tą wizję, ten model, tak już to będzie. Zobacz, na przykład przychodzi starość, tak? Przychodzi starość, czy gdzieś tam jakieś powoli się różne rzeczy zaczynają zmieniać w ciele, w możliwościach, w wydolnościach, w preferencjach, nie wiem, w reakcjach organizmu na różne rzeczy. I co? I to jest normalne, jak u konia. Patrz na tego konia, nie? Dzieje się to i ten koń po prostu za tym podąża. Że on to akceptuje jako 100% warunków tu i teraz. Co robi umysł? Nie, tak być nie może. Teraz ja powinnam coś z tym zrobić. Tu nie mogę. Wiesz, i zaczyna się walka i zaczyna się problem. Podczas gdy absolutnie lekkie będzie zgodzenie się na to, co się wydarza, ze świadomością wszystko mija. I w tym momencie ty możesz obserwować, spokojnie obserwować to, co się przydarza tej postaci, co się przydarza tej Monice, a jej się będą przydarzały różne rzeczy, ja ci to gwarantuję. Bo jak spojrzysz na książki, jakie istnieją, każda książka, która została napisana, jest każda, ta taka, wiesz, porywająca, jest inspirowana historią, która jest rzeczywista, która gdzieś jakby została zapisana, tak, w polu świadomości, która może być absolutnie, wiesz, ludzkim losem. I to są tak ciekawe historie, ona jest od A do Z, tak? To jest historia, która ma swój początek, ma swój koniec i właśnie ty bierze życie. Jak spojrzysz na różne takie historie, na historyczne, różne, biograficzne, nie wiem, książki, filmy, no to za każdym razem to było pewne ciekawe życie. I teraz zobacz, jakim złudzeniem, którym się karmi każdy człowiek, jest to, że jemu się wydaje, że jego życie może być inne, że jego życie nie będzie historią zapisaną jakąś tam z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem, a że może być jakieś, nie wiem, wyobrażasz sobie inne życie człowiecze niż typowo człowiecze? No tylko z poziomu chcenia, gdzie mam jakieś wyobrażenie, że życie mogłoby być jakieś tam, tak? Ale to jest tylko fantazja, która może jakby się zagnieździć w świadomości i która może towarzyszy każdemu człowiekowi, która sprawia, że on nie może żyć,
że nie może żyć. Bo cały czas stara się walczyć z tą, z prawdą, że życie człowiecze jest życiem człowieczym, jest jakimś tamtym losem człowieczym. I on jest naprawdę cudowny, ten los człowieczy jest cudowny. Jest naprawdę cudowny w momencie, kiedy ja zaczynam podążać za nim, a nie walczyć z nim. To jest cały czas, to jest dylemat każdego, to jest uniwersalne. To jest uniwersalne. I wiesz, co ci powiem, Monika? Bo to brzmi tak strasznie, jak się mówi o tym, co ja mam do zrobienia, no tak, że mam się na to zgodzić. I teraz mam się zgadzać i na starość, i na to, że będzie biednie. I w ogóle, wiesz, z tego poziomu pojawia się mnóstwo wyobrażeń o tym, na co strasznego ja to się muszę zgodzić i w ogóle jakie to by... Ja się wcale na to nie zgadzam, nie? Ja nie chcę, żeby tak było. I tutaj dwie rzeczy znowu. Pierwsza, w momencie, kiedy ty się na to zgodzisz, kiedy się możesz zgodzić? Możesz się zgodzić w momencie, kiedy wiesz, że kiedy wiesz, że rzeczywistość jest miłością, że ona cię kocha. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kiedy wiesz, że ty masz się zgodzić tylko na to, na co możesz się zgodzić, a nie masz się zgadzać na coś, na co nie ma zgody, po prostu, na co jakby niemożliwe jest się zgodzić. Czyli tak naprawdę tym, na co ty masz się zgodzić, jest niezgoda. Ty masz się zgodzić na niezgodę, bo zobacz, przychodząc na sesję, chcę inaczej, tak? Chcę mieć inaczej. Chcę, nie wiem, iść do tej pracy albo coś tam, tak? Jest ta niezgoda, cały czas jest obecna niezgoda na to, że ja tu nie pracuję, że ja tu trzymam tą mamę, że ja jeszcze pewnych rzeczy nie rozwiązałam, że w tym momencie jestem w jakimś procesie, który ma doprowadzić do czegoś tam, tak? I teraz to, co ty, na co ty masz się zgodzić, to ty masz się zgodzić na to, żeby ta głupia Monika, dosłownie, bo człowiek jest, ta głupia, ślepa Monika, która czegoś chce, sobie właśnie tak, taka była. Właśnie taka. A ty świadomość, wcale się do tego nie przyłączasz. Ty jej nie mówisz, tak, ty masz rację, teraz musimy się tu oświecić, musimy coś z tym zrobić. Nie, ty jej pozwalasz bawić się w tej piaskownicy, czyli zobacz, co ty potrzebujesz przyznać. Tak, i że te jej zabawy, że te jej zabawy są tak naprawdę, one są bez sensu. One są bez sensu i jednocześnie ona bardzo w to wierzy. I niech ona sobie w to wierzy. Niech ona sobie w to wierzy. Czyli ty nie chcesz, żeby ona przestała chcieć szukać rozwiązania, chcieć tam działać i tak dalej. Ale ty potrzebujesz, nie pozwalając jej być taką, jaka ona jest, ty nie przyznajesz jej racji ani mądrości. Ty jej nie podlegasz. Ty widzisz, że ona jest uwarunkowanym umysłem, że ona jest wkręcona w te poszły, które tak naprawdę, one nie są prawdziwe, bo to jest to, co co napędza, tak? To napędza. Każdy dokładnie bawi się w tę samą zabawę, w to napędzanie. Napędzanie, szukanie. Tak, bo po czym ty poznasz, że jesteś w błędzie? Czyli po czym poznasz, że jesteś zlepiona z fałszem, że wierzysz w coś, co nie jest prawdą? Po czym poznasz, że wiesz, że tu jest obecne błędne widzenie, że boli, po obecności problemu, po obecności takiej wiary absolutnej, że widzę, że tu coś nie gra, że to jest niedoskonałe, że jest wybrakowane, że tu brakuje rozwiązania, że tu jest coś do zrobienia. Jeżeli w ten sposób patrzysz, bo to patrzenie w ten sposób jest na 100%, ja patrzę i widzę przecież, ja widzę, że tu jest coś nie tak, ja widzę, że tu jest problem. Tak? Kiedy ty widzisz, że tu jest problem, to masz świadomość, to jest moment, to jest jak papierek lakmusowy. To jest moment, w którym ty potrzebujesz, tak wiem, że błędnie widzę, czyli ty w tym momencie jesteś, tak jak pokazałeś tutaj te dwie ścieżki, tak, że ty świadomość jesteś teraz utożsamiona z tym spojrzeniem, które jest fałszywe, tak, które jest po prostu fałszywe. Mimo, że dla ciebie ono jest w tym momencie no prawdą. Ty masz świadomość po wskaźnikach, czyli widzę problem, masz świadomość, że ty nie widzisz prawdziwie. To jest akt pokory. To jest dokładnie to, co jest nazywane pokorą. Nie ma innej pokory. I samo to jest, zobacz, to jest przyznanie prawdy.
przyznanie prawdy o tym, jak widzę. Ty nie chcesz widzieć inaczej. Ty nie chcesz, żeby ta Monika widziała inaczej. Ty nie chcesz, żeby ona była lepsza, lepsza. Lepsza niż inni, oświecona, taka, siaka. Niech ona se taka będzie, jaka jest. To jest mega ważne. To jest mega ważne, dlatego że ona tutaj jest elementem czegoś, co jest całością. Jest, ona nie ma być tą oświeconą wśród innych ludzi. Ona ma być tą prawdziwą, taką sobą, żeby dawać świadectwo, że żaden człowiek nie jest doskonały. Że człowiek nie może być doskonały. Że człowiek prawdziwy, człowiek autentyczny, człowiek, który jest w prawdzie, jest właśnie jaki jest. Zobacz, czy ty masz jakieś, widzisz ludzi, czy są jakieś osoby żyjące, istniejące, które patrzysz na nie i masz takie wrażenie, że one są lepsze niż ty, w sensie rozwinięciu, tak? Że one są bardziej rozwinięte, że one są takie bardziej, bardziej doskonałe niż ty. Że inne niż ty, że wyżej niż ty, jakkolwiek. Dobra, a poczekaj, a wejdźmy w to, bo to jest, moim zdaniem, to jest kluczowe w tym momencie, bo nigdy nie uwolnisz się od tego iścia i szukania, dopóki nie zobaczysz, nie wskażesz, że tą konkretną osobę postrzegam jako, że ona jest doskonała, że da się być bardziej doskonałym, tak, że da się być jakimś tam, wiesz, coś tam wypracować, czyli patrzysz na tą osobę, masz taką osobę, no właśnie, co sprawiło, co konkretnie, bo to zawsze takie niuansiki, nie? Co sprawiło, czy masz ten niuans, w którym ty, kurde, że tak jakby zszedł woal, prawda? Woal tej doskonałości nietykalnej, takie ło. I teraz, kochana, i to jest jedna z najważniejszych rzeczy na świecie. Dokładnie, każdy człowiek, jako człowiek, tak? Człowiek. Każdy człowiek jest człowiekiem. Jest człowiekiem i on potrzebuje zgodzić się na to, żeby być człowiekiem. Zgodzić, nie chcieć być lepszym, nie chcieć być Bogiem, nie chcieć być wyszlifowanym diamentem, tak? Potrzebuje chcieć być człowiekiem. Z tymi wszystkimi przywarami, niedoskonałościami, oczywiście to jest kwestie postrzegania, bo postrzegam to jako przywarę, jako niedoskonałość, jako wadę, jako słabość, jako problem, prawda, we mnie, że takie, a takie mam. I teraz ty jako człowiek, ty potrzebujesz chcieć być za wszelką cenę właśnie takim człowiekiem, jakim jesteś. Czyli nie chcesz być inna, nie chcesz być lepsza, nie chcesz się pozbyć tych człowieczych cech. Wiesz dlaczego? Dlatego, że tylko w ten sposób ty jesteś w stanie nie wprawiać w fałsz innych ludzi. Nie pokazywać im czegoś, co nie jest prawdą, że patrzcie, możecie być doskonali, możecie być lepsi, możecie być uzdrowieni, macie być inni niż jesteście, tak? Możecie pracować nad sobą. To jest fałsz i ten fałsz, bo to jest uwięzienie w fałszu, bo to nie jest prawda. W tym podejściu zawsze jest tym, co jest dominujące, to, co napędza to podejście, to jest pragnienie bycia samemu lepszym, tak? Czyli to jest jakby nieświadomość tego, czym jesteś. Nieświadomość własnej doskonałości, nie? Nieświadomość własnej doskonałości, więc potrzebuje gdzieś tam być tym prowodyrem czegoś tam i wiesz, i cały czas w tym ruchu do przodu i w ruchu doskonalenia się. A to, co jest prawdą, i co, zobacz, jesteś w tym ruchu, zobacz, jakie to jest napięcie i teraz poczuj, co się dzieje, kiedy mówisz, ja mam być, właśnie mam być demonstracyjnie, oficjalnie, na tacy, wszem i wobec, taka jaka jestem. Właśnie taka, to mam demonstrować. To muszę pokazywać, tą prawdę o sobie. Prawdę o sobie. Co to wtedy robi? Ty w tym momencie nie wprowadzasz w świat ani grama fałszu. Ani grama. Bo kiedy chcesz się pokazać, to już cheatujesz, nie? I to całe zło tego świata, tak? Wszystkie problemy, konflikty, inne rzeczy są echem, efektem tego, właśnie tego, tej odrobiny fałszu, którą dajesz, a którą dajesz z czego? No z tego motywu uwierzenia w to, że nie, ja nie jestem doskonała, ja potrzebuję jeszcze lepsza, większa i tak dalej. I to jest niekończąca się ścieżka, wiesz, niedoskonałość, niekończąca się, cały czas w biegu, cały czas tam szukam i wiesz. A ty potrzebujesz, tak, daję świadectwo prawdy.
tego, jaka jestem ze wszystkim, co mam. Taka właśnie. Ty masz pokazać wszystkim taką siebie, jaką jesteś. I w tym momencie ty jesteś, aż mam ciary, ty jesteś po prostu stuprocentowym darem dla świata. Bo jesteś chodzącą prawdą. A prawda to jest moc. Prawda to jest chodzące światło. Światło, po prostu światło. To jest moc, która... Ona już działa sama, tak? Ty już nic, ty nie musisz się zastanawiać, co ty masz zrobić, żeby komuś pomóc, żeby coś, wiesz, nie wiem, naprawić świat. W ogóle, żeby co ty możesz dać od siebie, co ty możesz zrobić jako swoją życiową misję, jako sens. Dopóki tego nie odkryjesz, o czym mówię, zawsze chodzi taka myśl taki gdzieś tam, że chciałabym znaleźć ten sens z życia. Co ja mam robić, nie? Za co mam się wziąć? Nawet ten temat tej pracy, no zobacz, to jest takie, wiesz, to jest taka projekcja, takie tam, wiesz, jakieś ubieranie tego w słowa, ale to, co jest pod spodem i to, co jest rozwiązaniem, to jest właśnie to. Ja, to, co ja potrzebuję, ja mam być, pokazywać wszystkim ludziom siebie prawdziwą. Mam iść i pokazywać siebie prawdziwą. A to, jaka jestem prawdziwa, ja teraz na przykład mam przeprawę z rzeczami typu takie zadufanie w sobie, narcyzm i tego typu rzeczy. I ja tego nie czuję, że coś takiego mam, ale w momencie, kiedy mam być prawdziwa, to od razu jest coś takie w tych obszarach, nie? Takie mi się pojawiają wyzwania. To jest, no tak, ale w tym momencie to wyjdę na osobę narcystyczną, zadufaną w sobie, taką siaką owaką, nie? I wiesz, i z tym mam przeprawę i tu dla wyższego dobra, w sensie, co ja mam zrobić? Ja właśnie mam to pokazać. I wiesz, na przykład miałam teraz rozmowę z jedną z moich klientek, która mówi, że w momencie, kiedy gdzieś tam ja napisałam efekty, ktoś tam opisał efekty po pracy ze mną, że wow, tak mu przeskoczyło, w ogóle tak wszystko się zaczęło inaczej dziać, wszystko zaczął inaczej widzieć, to ona mi napisała, ta dziewczyna w komentarzu, że pozazdrościła, ale że pozazdrościła mnie tego, że ja coś takiego robię ludziom. Czyli wiesz, tak, mnie gdzieś tam widziała. I ja to źle odebrałam, ja nie zrozumiałam, że chodzi o... Ja myślałam, że pozazdrościła tamtej osobie tego uwolnienia i zmiany widzenia. Ja zaczęłam coś tam pisać o tym, właśnie o sobie i o tym, jak ja miałam problem z tym, żeby w momencie, kiedy się pojawia taka prawda, ale że ja się czuję zajebista, żeby przyznać się tak, czuję się zajebista. I w momencie, kiedy ja z tej strony zaczęłam pisać, i ona zobaczyła pewnie jakiś taki, wiesz, zadufanie czy cokolwiek, to jej spadł ten woal, nie? I wiesz, i to było genialne dla mnie, bo w tym momencie zobacz między czym wybierasz. Albo między szlifowaniem tożsamości, czyli jednak zostawiam tą tożsamość, niech mnie ludzie podziwiają, niech wzdychają, niech patrzą, a jaka jestem doskonała i fajna, nie? A z drugiej strony... To, co mogą ludzie zrobić, mogą powiedzieć, kurde, nie, ona jednak nie jest taka, nie? Ona wcale nie jest taka skromna, cudowna i doskonała, a jednak ona ma jeszcze te wady, nie? I teraz to jest z jednej strony coś, czego się najbardziej boisz, człowiek boi w takim położeniu, w jakim na przykład ja jestem na ten moment, że to jest dokładnie to, co jest najbardziej na świecie potrzebne, żeby odczarować te resztki fałsz, które są obecne w momencie, kiedy ty próbujesz grać doskonałą i pokazywać tylko część siebie, tylko tą, którą chcesz pokazać światu. Bo to utrzymuje cały czas taki obecność fałszu o tym, że można być, że należy dążyć do doskonałości, że w ogóle istnieje inna doskonałość i że należy do niej dążyć. I ty jako ikona tej doskonałości, nie? Jako wzorzec, patrzcie, a tak naprawdę zobacz, co tutaj jest. Pokazywanie tylko i wyłącznie tego, co ja uważam za doskonałe i ukrywanie tego, co takie ludzkie. To nawet nie o to chodzi. Ja w tym momencie, ja nie stawiam Dominiki na pierwszym miejscu, bo zobacz, początek jest taki, jest sobie Dominika, która teraz ma się doskonalić, ma się rozwijać, ma się doskonalić, ma zacząć świecić. Dominika ma zacząć świecić, nie? Taki jest początek. I to jest ta wizja tej drogi, nie? I ten koniec, tak upraszczając. Człowiek jest sobie człowiek i teraz rozwija i ma zacząć świecić, ma być doskonały. Wyobrażenie tej doskonałości jako tego świecenia, nie? A teraz, i to jest ta cały czas to przywiązanie do ja, że Dominika staje się coraz bardziej świecąca. I to jest cały czas uwięzienie w tej samej pułapce. Dopóki ja widzę,
że to Dominika idzie z punktu A do punktu B, że to Dominika ma być doskonała. A teraz zobacz, że Dominika jest jakaś prawda obecna. I ta obecna prawda w Dominice to jest to, że okej, ona jest mądra i czasem wali takie rzeczy, po prostu wpadam w samozachwyt, nie? I za chwilę to jest prawda z tą samozachwytem, więc nie ukrywaj tego, że nie wyrażę tego samozachwytu, bo to będzie nieskromne, nie? Żeby, tylko no to dajesz i ten samozachwyt też pokaż. Pokaż w każdym momencie, pokaż wszystko. Poczekaj, takie pytanie do ciebie. Czy ty byś na przykład nie chciała być zawsze taka, jak jesteś w tym w trakcie tego, kiedy właśnie to przez ciebie płynie? Czy uważasz, że to jest jakby możliwe tylko w momentach pracy, że to jest coś, co się dzieje w pracy? A jakby to było, gdybyś mogła, czy w ogóle mogłabyś sobie wyobrazić, że czy mogłabyś rozważyć, czy ty byś chciała być zawsze taka, zawsze tym, czyli nie tą Moniką, która wraca po pracy, jest Moniką, tylko cały czas dokładnie. Wiesz co, ja ci coś powiem. Ja na przykład jak zaczęłam prowadzić diet coaching, nie wiem tam ile, 5 lat temu, i pierwszy raz usiadłam do pracy z drugim człowiekiem, to nagle się okazało, że wiesz, ja tutaj miałam całą kartkę, co ja tam mam zrobić, jakie ćwiczenia zrobić na tej sesji. I od razu po prostu nagle, jak mnie zaczęło prowadzić, to tej kartki w ogóle nie było i szło. I zawsze było to właśnie, siadałam na tej sesji i nagle bach, nie? I w pewnym momencie ja mówię, kurde, jaka jestem fajna na tych sesjach, jakie to jest genialne, jaka jestem cudowna. I ja wtedy sobie powiedziałam, jak ja bym chciała, ale mi się to wydawało w ogóle niemożliwe, ale tak chodziłam z czymś takim. Jak ja, i to było naprawdę takie pragnienie, jak ja bym chciała być normalnie na co dzień taka, jaka jestem na sesjach. I ja z czymś takim sobie szłam. I ja ci powiem tak, ani się nie obejrzałam, a to zaczęło być tak coraz więcej, powiedzmy tutaj było to, jaka jestem na sesjach, a tu cała reszta. To tego, jaka jestem na sesjach, po prostu zaczęło być, wiesz, coraz więcej, a tego, to zaczęło być marginalizowane. I nagle się okazało, że to w ogóle, że nie tylko, że ja tak mogę żyć, ale to jest w ogóle, wiesz co, to jest, że to, ta część, która wcześniej mi się wydawała tą mną, że to było tak naprawdę wszystko, co powoduje problemy. Problemy typu, nie wiem, co teraz zrobić, nie, jako całość, tak, nie wiem, co teraz zrobić, jak się teraz zachować, jaką strategię przyjąć, co teraz, wiesz, to jak do tego podejść, takie rozważania, takie, wiesz, takie mądre, nie? Mądre, fajne, takie, czyli ta cała odpowiedzialność za siebie, osobę, no zobacz, wyobraź sobie, że siadasz na takiej sesji i nie udostępniasz tego kanału, tylko jesteś, powiedzmy, psychoterapeutą i na tobie spływa teraz odpowiedzialność, jak tą osobę poprowadzisz. I masz wyznaczniki, że masz najpierw ją o to dopytać, o to doprecyzować problem, sprawdzić, czy na pewno on nie leży tu. Rozumiesz? Czyli na tobie spoczywa odpowiedzialność cała za to, żeby ją dobrze zdiagnozować, żeby czegoś tam nie... Wiesz, i siedzisz z tym, nie? A teraz sobie wyobraź i porównaj z tym, co robisz. Siadasz, żadnej odpowiedzialności nie ma, bo tak bardzo ufasz temu, że ciebie poprowadzi idealnie, nie? Zobacz, że to samo się dzieje w życiu, dokładnie to samo. Ty idziesz w życiu i teraz jak mam rozmawiać z tym, nie? Jak mam podejść do tego? Jak mam podejść do, nie wiem, relacji z rodzicem? Jak mam podejść do relacji z samym sobą? Jak mam się zachować w przypadku partnera, tego, klienta? Co? Wiesz, jak mam podejść biznesowo? Co ja mam zrobić, żeby mieć pieniądze, ale żeby nie... Wiesz o co chodzi? Miliard tych codziennych, drobnych sytuacji, najprostszych, co ja mam jeść, no kurde, od cholery tego jest, gdzie ja mam pójść, czy mam iść dzisiaj na plażę, czy siedzieć w domu, a może odpalić komputer, a może się pobyczyć, tak? I ty w tym momencie po prostu zupełnie zostawiasz te rozważania, tą odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, za to, że ty masz tutaj coś dla siebie, wiesz, nie wiem, stworzyć, wybrać. Tylko zostawiasz to i ufasz tej lekkości. Ufasz lekkości, nawet jeżeli ci głowa mówi, nie, przecież znowu będziesz się opierdzielać. A ty, jeżeli czujesz w tym ulgę, ufasz uldze, to idziesz w to. Idziesz i pamiętasz, że tu to leci zawsze po to, żeby ciebie wybić z ulgi. Ale to też jest dobre,
dlatego, że żeby mogła zaistnieć ulga, no to musi być to spięcie. Stąd to wkrada się jak wąż, niezauważenie, i to jest cały czas to pulsowanie życia. Zobacz, że twoją odpowiedzią dla ciebie jest oddanie się nie tylko w sytuacjach pracy, ale we wszystkich prozaicznych sytuacjach dokładnie tej samej sile, mocy, nie wiem, temu samemu, tak? I teraz jak to zrobić, jeżeli jest ci trudno? Normalnie mówisz, oddaję się. I zostawiasz. Jeżeli coś jest dla ciebie nie do zrobienia, to jest nie do zrobienia. Jeżeli ty nie umiesz i nie wiesz, od czego zacząć, to jedyne, co ty robisz, to po prostu deklarujesz to. Bo tak jak kiedyś pisałam ten artykuł, bez Boga się nie da. Naprawdę. To jest aż, dla mnie to jest czasami aż śmieszne, znaczy śmieszne, dziwne, nie? No bo jest jakieś takie dziwne, jak ja to mogę oddać, a jak często ja to mogę oddawać, wiesz? Ale tak naprawdę właśnie w tych sytuacjach, kiedy już jestem w dupie, dobra, oddaję to, zrób z tym coś, wybieram widzieć prawdę, cokolwiek, dajesz to i pach, już od razu masz. Więc to po prostu cały czas chodzi nad tobą i mówi, daj mi to, no czekam tylko, żebym mógł zrobić to, co do mnie należy. Ale on tego nie zrobi, dopóki ty trzymasz to, tak? Nie, spoko, jednak dam radę, masz tak, dam radę sama. Ktoś ci mówi, pomóc ci w czymś, a ty mówisz, nie, spoko, dam radę i jedziesz z tym. To cała ja jestem taka. Wiesz, mam zmywanie na warsztatach, ktoś przychodzi, pomogę ci. Nie, ja sobie poradzę, nie, potem jest to tyle. Ale teraz miałam, powiem ci, taką fajną sytuację, że miałam zmywanie na warsztatach i ja oczywiście a byłam tak zmęczona z automatu, nie, poradzę sobie. I słuchaj, dziewczyna 3 razy mnie pytała, tak mnie aż ją zobaczyłam i mówię, okej, dobra, pomóż mi. I po prostu tak. Rozumiesz? Tak. Super ten. Zobacz teraz to, co mówisz, narracja. To jest jakiś głos, prawda? Mhm. Masz go teraz? Pooddychaj głęboko, żeby to przyszło. I zobacz teraz, jakbyś upostaciowiła ten głos. Jaką on ma twarz, jaką on ma postać. Kto to jest? Ten, kto do ciebie gada w tych finansowych sprawach. Popatrz na nich teraz. Oddychaj i popatrz na nich. Po prostu. Ty stoisz i patrzysz. Pozwalaj, żeby się wydarzało teraz w tej przestrzeni tutaj wyobrażonej to, co chce się wydarzać. Czyli niczego nie chciej. Niczego nie chcę i pójść to wolno. Pole się nie rozwiązuje tylko, kiedy się temu przeszkadza, bo chce się po swojemu. Oddychaj i pozwól. Patrz na nich, zobacz, jakie mają miny, jaką atmosferę od nich odbierasz, jak się czujesz obok nich teraz. Nie myśl też o tym, że taka była historia, że tu musiałaś być duża, bo coś tam... To jest, wiesz, to jest coś do wyrażenia przez tą dziewczynkę, jeżeli ona tam czuje w sobie ten cały ból. I to też jest ważne, żeby, wiesz, nie, żeby ona miała prawo do tego, żeby ponarzekać i pogadać o wszystkim, co ją boli, a nie, wiesz, nie cicho, bo coś tam, bo to nie wypada, bo tak teraz, wiesz, już jesteśmy oświecone i tam nie wolno narzekać. Tylko też nie szczycić się, że ale super, bo ja tutaj, wiesz, całe życie byłam duża, tylko pozwolić tej małej po prostu, wiesz, wynarzekać się, wywalić to wszystko z siebie, to jest bardzo ważne. I w tym momencie jakby dajesz przestrzeń na prawdę i coś, co było cały czas, wiesz, jak napełniony dzban przez te wszystkie, to w tym momencie dopiero może się opróżnić, znaleźć ujście. To jest bardzo, bardzo ważne. No i od tej pory po prostu jesteś wolna. Jesteś wolna, nie chciej od niej niczego innego. Każdy człowiek, właśnie to jest cała zabawa w bycie człowiekiem, ma jakąś swoją historię, w której dochodzi do uwarunkowań, które później są, wiesz czym? Są dokładnie tym całym cudem, jakim jest człowiek. Są tą jego doskonałością. Właśnie, zobacz, że one właśnie sprawiają, że ten człowiek jest taki, jaki jest, niedoskonały i doskonały w swojej doskonałości. Dlaczego doskonały? Dlatego, że kiedy jest w 100% jakby na zewnątrz taki, jaki jest, jest tym, co budzi wszystkich wokół. Nie? Właśnie demonstracją tej prawdy, a nie pokazywaniem siebie z jak najlepszej strony, co oczywiście jest podtrzymywaniem fałszu. Po prostu. Mhm.